Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się na drodze łączącej Bydgoszcz z Piłą. Jak wielokrotnie powtarzaliśmy, od tego roku jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem pojazdów Sarini w Polsce. Do tej pory dojechały do nas dwa modele, a trzeci już na dniach u nas się pojawi. Dotarł do nas model Sarini Tito, model trójkołowy, oraz model Sarini Piava, model czterokołowy, o którym dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać. Kolejnym modelem jest Sarini Fibi. On dotrze do nas najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia. A dzisiaj na prośbę wielu z Was jeszcze raz prezentujemy Wam jazdę próbną, jazdę testową po mieście pojazdem Sarini Piava. Sarini Piava ma silnik o mocy 2000, jest czterokołowcem, którym możemy jeździć bez prawa jazdy pod warunkiem posiadania karty motorowerowej. Zapraszam wszystkich na jazdę próbną po mieście pojazdem Sarini Piava. Cześć, witam Was bardzo serdecznie również na dzisiejszym filmie. Prezentujemy dzisiaj jazdę próbną po mieście pojazdem Sarini Piava. Zacznijmy od uruchomienia. Żeby uruchomić nasz pojazd, musimy wcisnąć hamulec nożny i klikamy przycisk Start. Podświetlił nam się przycisk, podświetla nam się ekran. Pojazd jest już gotowy do jazdy. Teraz zwalniamy również hamulec postojowy do końca. Na gałce od zmiany biegów wybieramy pozycję D i ruszamy. Załączamy także światła, tu już miałem włączone. Tutaj mamy włączone teraz na światła mijania. Ok, jestem trochę pod górkę, także jeszcze ten ręczny sobie zaciągnę. Ok, opuszczamy go, mamy na pozycji D i ruszamy. Thank you.
W kwestii podsumowania chciałbym Państwu powiedzieć, że w Salinie Piawa jedzie się naprawdę bardzo przyjemnie. Naprawdę auto ma bardzo fajne zawieszenie. Jest ono dosyć sztywne, ale uważam to raczej jako atut niż wadę. Kwestia umiejscowienia przycisków jest naprawdę bardzo intuicyjna. Czy przycisk tutaj odpalania, czy przełączania biegów. Są one w odpowiednich miejscach, tam gdzie być powinny. Tutaj jeżeli chodzi o manetkę zmiany kierunkowskazów, czy zmiany świateł, również umiejscowienie jest bardzo dobre. Jedyną taką rzeczą jest kwestia wyciszenia pojazdu. Wiadomo, jest to pojazd mały, także są słyszalne dźwięki otoczenia. No ale wiadomo, jest to pojazd mały, w większych pojazdach jest to mniej słyszalne. Podsumowując, naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ tym pojazdem. Jedziemy w dwie osoby. W moim odczuciu miejsca jest naprawdę sporo. Pomimo, że mam 1,80 m wzrostu, osoba, która jedzie ze mną, jest podobnego wzrostu co ja, a jedzie nam się naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. Ok, teraz jeszcze na sam koniec chciałbym Wam zaprezentować prędkość maksymalną przy założeniu, że jedziemy w dwie osoby. Także ok, ruszamy. Jak widać, Piawa bardzo szybko nabiera prędkości. Ok, mamy już prędkość maksymalną, czyli 45 na godzinę. No i widać też auto bez problemu rozpędza nam się dalej. Tu już będziemy zwalniać, bo za chwilę mamy wyjazd w stronę Krajowej Dziesiątki. Także jak widać, bez problemu rozwinęliśmy prędkość 45 km na godzinę. Z tym, że znaczam, jest to prędkość przy dwóch osobach. Przy naszych testach jednoosobowych spokojnie gdzieś mniej więcej około 8-10 km więcej nasz pojazd pojedzie. To była jazda testowa pojazdem Sarini Piawa. Przypominam, pojazd czterokołowy z silnikiem 2000. Chciałem od razu zaznaczyć, bo pewno zastanawiacie się, jaki jest maksymalny zasięg takiego pojazdu. Zasięg, czyli ile przejedziemy na jednym ładowaniu, to jest około od 60 do 70 km. Oczywiście jest to uwarunkowane tym, w jaki sposób korzystamy ze wszystkich udogodnień, które są w pojeździe, oraz od tego, jakie są warunki atmosferyczne i po jakich terenach jeździmy. Wkrótce dostawa nowego modelu Sarini, będzie to Sarini Phoebe, model z silnikiem 2500. Już wkrótce będą filmy dotyczące tego modelu. Chciałem też poinformować Was, że już niedługo pojawią się u nas całkiem nowe pojazdy Sarini. Będą to pojazdy z dwoma siedzeniami z przodu. Ten pojazd również jest dwuosobowy, ale jedno siedzenie ma z przodu, drugie z tyłu, a nowe pojazdy, które do nas dotrą już wkrótce, będą posiadały dwa siedzenia z przodu i również homologację L6E. Dziękuję za uwagę, zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.